wiele wieków Biedronka temu i czarny kot. Początki, część pierwsza. Posiadające niezwykłą moc. To były mirakula. Przez tysiąclecia herosi używali mirakulów w walce o dobro ludzkości. Dwa mirakula były potężniejsze od pozostałych. Kolczyki Biedronki, które dają zdolność tworzenia, i pierścień czarnego kota, który daje moc niszczenia. Legenda głosi, że kto przejmie władzę równocześnie nad dwoma tymi klejnotami, posiądzie potęgę absolutną. Pragnę potęgi absolutnej, Nuru. Muszę zdobyć te mirakula. Ale nikt na świecie nie wie, gdzie są ukryte. I dlatego odnalazłem ciebie, Nuru. Przypomnij mi, jaką moc ma twoje mirakulum? Broszka z ćmą pozwoli ci dać komuś supermoc i uczynić go twoim wiernym poddanym. Skoro mogę tworzyć superbohaterów, mogę równie dobrze tworzyć superzłoczyńców. Mój panie, mirakulów nigdy nie powinno się wykorzystywać do złych celów. Muszę mieć potęgę absolutną, a twoje mirakulum jest pod moją kontrolą. Ja jestem twoim władcą i żądam od ciebie posłuszeństwa. Tak, mój panie. Nuru, daj mi mroczne skrzydła! Od dzisiejszego dnia świat mnie pozna jako władcę ciem. Mistrzu! Miszu, śpiewam. To taki element terapii. Miszu, dziękuję za przyjście. Do zobaczenia za tydzień. Mistrzu, mirakulum ćmy, czuję jego energię. Sądziłem, że przepadło na zawsze. Mistrzu, to negatywna energia. Boję się, że wpadło w ręce złej mocy. Musimy odnaleźć Nuru i jego mirakulum. Jeśli wpadli w niepowołane ręce, to wkrótce zło zapanuje na całym świecie. Pora na przemianę! Mistrzu, błagam, bądź rozsądny, jesteś... Nadal młody, mam dopiero 106 lat. Ale masz rację, Waze, nie mogę już walczyć w pojedynkę. Potrzebuję wsparcia. Marinette! Twój budzik dzwoni już od 15 minut. Spóźnisz się na pierwszy dzień szkoły w tym roku. Dobra, wstaję. Już idę. Założę się, że znowu będę w klasie razem z Chloe. Czwarty rok z rzędu? Czy to możliwe? Jak najbardziej. Z moim szczęściem. Nawet tak nie mów. Zaczynasz nowy rok i na pewno wszystko dobrze się ułoży. O nie! La 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 la. Tato, po prostu rewelacja! Podobają ci się? Dzięki, tato, klasa się ucieszy. Jesteś wspaniały. Raczej my. To ty zrobiłaś ten piękny projekt. Ups! Dzięki. Leć. Do zobaczenia. Dziękuję, panienko. Oj, istna katastrofa. Nie szkodzi, mam wprawę w katastrofach. Poza tym jeszcze kilka zostało. Przepyszne. O nie, dzwoni dzwonek! Życzę miłego dnia! Nienawidzę pierwszego dnia w szkole. A skąd to się wzięło? Kurczę, wyskoczył jak dżin z lampy. Znam gościa, spełniał życzenia. Też mi coś, ja jestem przystojniejszy, jestem plak, miło mi. O, tatuszko. Nie, zostaw to. Hej, wracaj tu. Fajne, to do jedzenia? Chyba nie, a może to? Posłuchaj, Marinette, wiem, że to może ci się wydawać trochę dziwne. Zgoda? Jeśli tak, czujesz się lepiej? Kim ty jesteś i skąd znasz moje imię? Jestem Kłami i mam na imię Tiki. Pozwól, że ci wyjaśnię. Nadal nie wiem, co ty tu robisz. Słuchaj, jestem Kłami. Obrażam mocą. Twoja moc to moc niszczenia. Kumasz?
Dobra, masz coś do jedzenia? Umieram z głodu. To żart mojego ojca, tak? Czekaj, niemożliwe. On nie ma poczucia humoru. Nie, twój ojciec nie może się o mnie dowiedzieć. Ani on, ani nikt inny. Mamo! Tato! Jestem twoją przyjaciółką. Musisz mi zaufać. Tylko ty możesz powstrzymać kamienne serce. Sądzisz, że poradzą sobie, mistrzu? Pomyliłem się tylko raz. To się więcej nie powtórzy. Mam taką nadzieję. Na pewno jakaś pomyłka. Jedyna supermoc, jaką posiadam, to jest super niezgrabność. Wiem, Alia mi pomoże. To moja przyjaciółka, przynajmniej potencjalna. Uwielbia superbohaterów, nadaje się do takiej roboty. Wezmę cię do niej. Marinette, ty zostałaś wybrana. Siedzę w domu, nie wolno mi chodzić do szkoły. Co to za superbohater uwięziony we własnym domu? To słabo, ale wszystko wkrótce się zmieni, jeśli masz ochotę na zmiany. Czyli muszę tylko złamać przedmiot, w którym jest coś tam ukryte. To się nazywa Akuma i musisz ją wtedy złapać. Dobra, złapać Akumę, a jak brzmiało to zaklęcie? Szczęśliwy traf, to twoja tajemna supermoc. Ach, to wszystko dzieje się za szybko. Ja chyba nie dam sobie rady. Uwierz w siebie, Marinette. Zawołaj teraz Kropkuj. Kropkuj? A, co się ze mną dzieje? Wysuwaj pazury! Tak musisz zawołać! Łapie! Plak! Wysuwaj pazury! Czekaj! Nie skończyłem się tłumaczyć! Ale czad! O, jak to się zdejmuje? Tiki, jeśli mnie słyszysz, chcę z powrotem moje zwykłe ciuchy. Nigdzie się nie wybieram. Po zniszczeniu wieży świętego Jakuba kamienne serce ruszyło w stronę wieży Montparnasse. Potwór zdaje się nie do pokonania. Alia! Marinette, wróciłaś bezpiecznie do domu? O, tak, mamo, wszystko gra! Marinette, jesteś tutaj? Tom, zadzwońmy do szkoły. Okej, mam supermoce. I to podobno w tym śmiesznym super jojo. Zaczyna mi to nawet wychodzić. Siemaneczko, miło, że na mnie wpadłaś. Przepraszam, to było niechcący. I co? Kto jest teraz cieniasem? Hej, to niezbyt ładnie gnębić ludzi mniejszych od siebie. Czyżbyś mówił o samym sobie? Wszystko idzie zgodnie z planem. Miracula, Biedronki i Czarnego Kota zostały zbudzone. Już pędzą, by ocalić świat, a mój super złoczyńca wkrótce ich dopadnie. Gdzie jesteś, partnerko? Nie dam rady, nie umiem walczyć z czarnym. Na co czekasz, super czerwony owadzie? Świat liczy na twoją pomoc! Okrucieństwo wobec zwierząt? Jak ci nie wstyd? Tak! Sorki, że zajęło mi to tyle czasu. Spoko, moja piękna. A teraz rozwalmy ten kawał głazu. Stój! Nie widzisz, że z każdym atakiem staje się większy i silniejszy? Musimy wymyślić coś innego. Jak innego? Sama nie wiem. W takim razie użyjmy naszych mocy. Kotaklin! Podobno rozwalam wszystko, czego dotknę. Ja niszczę wszystko i bez supermocy. Nie rób tego! Nieźle. Zmierz się ze mną. Przygotuj się na łomot, kupo kamieni. Czarny kocie, nie! O-o. Zdaje się, że mam tylko jeden strzał tej mocy. I masz tylko 5 minut do przemiany zwrotnej. Czy twoje kłamie nic ci nie wytłumaczyło? Zakręciłem się tym nowym życiem i nie słuchałem. No to pora na mnie. Szczęśliwy traf! Nie
Niezła supermoc. Moje kłamie powiedziało, że muszę zniszczyć przedmiot, w którym jest coś tam, to znaczy Akuma. Zdaje się, że on cały jest z kamienia. Prawa pięść, ciągle ją zaciska, nie używa jej. Teraz już rozumiem, ten przedmiot nie jest na nim, tylko ukryty w jego pięści. To jaki masz plan? Zaufaj! A, jesteś szalona! A! Spróbuj mnie złapać! A teraz Alia, odkręcaj! Ona jest niesamowita i w dodatku szalona! Co tu się dzieje? Skąd się tu wziąłem? Byłaś świetna, wiesz? Kropeczko, udało ci się! Zrobiliśmy to wspólnie! Zaliczone! Uciekaj! Nie wolno nam ujawniać swojej tożsamości! Żegnam, droga pani! Powtórzmy to wkrótce, dobra? Co on tam robi? Adrian? Nie widzieliście, jak wychodził? Jeśli mojemu synowi coś się stanie, obarczę was odpowiedzialnością. Jesteś naprawdę dziwny. Po co iść do szkoły, skoro można spokojnie siedzieć w domu? Ty nic nie rozumiesz. Mam serdecznie dość tego życia w zamknięciu. Chcę poznać ludzi, chcę mieć przyjaciół i chodzić do normalnej szkoły jak wszyscy. Jakoś słabo się czuję. To ty jesteś dziwny. Nie jesz niczego poza ohydnym, cuchnącym, zgliwiałym kamembertem. Przez ciebie ja też muszę śmierdzieć serem. To dopiero jest dziwne. Jeśli nadal chcesz się przemieniać w superbohatera, to musisz polubić ten zapach, przyjacielu. Biedroblok. Tu znajdziesz najświeższe newsy o swojej ulubionej bohaterce Biedronce. Ale ekstra co? Wiesz, ile jest odsłon filmiku, który wrzuciłam? Ale dlaczego tak bardzo ufasz Biedronce? Te wszystkie kamienne istoty na pewno sobie poradzi. A jeśli nie nadaje się na superbohaterkę, chociaż wszyscy właśnie tak ją widzą? Nie masz większych problemów, siostro? Chwileczkę. Dobrze, wiem, o co ci chodzi. Boisz się. Niepotrzebnie. Widziałam ją na własne oczy. Uwierz mi, Biedronka to prawdziwa superbohaterka. Z nią jesteśmy bezpieczni. Nie zawiedzie nas. Naprawdę? Niczego nie pamiętasz? Totalnie dostałeś szału. Był normalnie taki czad, że szok. Jeszcze chwila i normalnie byś mnie rozniósł. O! Straciłem panowanie nad sobą. Ha! Prostak jak ty zawsze będzie prostakiem. Uważaj, żeby nie wyrwać drzwi z zawiasów. Tak, czujesz jak pieką te słowa? Masz prawo okazać gniew. Twoja Akuma tylko na to czeka. Adrian, wracajmy, twój ojciec się wścieknie. Powiedz, że mnie nie znalazłaś, proszę. Jak mogłaś mu tak przygadać? Dziewczyno, nie masz serca? Powiedz jeszcze, że to ja złamałam rękę tacie Sabriny. Twój filmik o tej naklepianej pannie pokazała telewizja, ale to nie znaczy, że możesz się rządzić. Ty mała... Ojej, wkurzyłaś! Zaraz zedrze z siebie ciuchy i zmieni się w wielką, liśnioną bestię! Cześć, Chloe. Adriejski? Jesteś... Sama z nim porozmawiam. Puść mnie, głasie jeden! Na pomoc! Bez Biedronki się nie obejdziesz! Czułam, że łatwo się nie poddasz! Wiesz, nadal nie wiem, czy podołam, ale ja potrzebuję pomocy, nie mogę tutaj bezczynnie stać! Mimi! Klapuj! Ha!
to zbyt niebezpieczne! Czarny kocie, trzymaj! Przepraszam za spóźnienie. Mówiłem ci już, że przewróciłaś mój świat do góry nogami? O, widzę, że humor cię nie opuszcza. Szkoda, że teraz nie pora na żarty. Musimy stąd wiać! Hej, nie zajmiemy się tymi olbrzymami? Nie. Jeśli chcemy załatwić wszystkie, musimy dotrzeć do źródła. Do niego. Żądam bezzwłocznego uwolnienia córki! A wiesz co? Z radością cię oddam! Że będę dla wszystkich miła i uprzejma dla wszystkich! Niczego nie obiecałam! Co? Moja mała księżniczka! Mamy rozkaz atakować! Stać! Nie atakujcie ich! To tylko pogorszy sprawę! Mamy plan akcji, nie tak jak ty! Odsuń się i daj działać zawodowcom! Raz już zawiodłaś! Niestety ma rację. Gdybym poprzednio złapała Okumę Kamiennego Serca, to by nas tu nie było. Czułam, że się do tego nie nadaje. Nie ma racji, bo gdyby nie ty, Chloe mogłaby zginąć. Bez naszej dwójki niewiele zdziałają i udowodnimy im to. Zaufaj mi, dobrze? Dobrze. Mieszkańcy Paryża, słuchajcie uważnie! Jestem władca cien! Władca cien? Biedronko, czarny kocie! W tej chwili oddajcie mi swoje mirakula! Chyba, że chcecie przysporzyć niewinnym ludziom więcej cierpień! Bardzo sprytnie, władco ciem, ale nikogo nie oszukasz! Nie próbuj zrzucać winy na nas! Gdyby nie ty, żaden z mieszkańców nie zmieniałby się w złoczyńcę! Władco ciem, nie wiem, kiedy to nastąpi, ale znajdziemy cię! I to ty oddasz nam swoje mirakulum! Ha! Pora wypędzić złe moce! Uroczyście wam obiecuję, jeśli ktoś będzie chciał was skrzywdzić, Biedronka i Czarny Kot zrobią wszystko, żeby go pognębić! Udało się! Wow. Nie wiem, kim jest ta dziewczyna w masce, ale szczerze ją kocham. Kiedy dojechałam rowerem pod wieżę Eiffla, było już po wszystkim, ominęło mnie najlepsze. Nie przejmuj się, na pewno trafi ci się temat. Masz rację. Następny cel, Biedronka, wywiad na wyłączność. To będzie hicior. Nie, czekaj, jeszcze lepiej. Ujawniamy, czyją twarz skrywa maska. Aha, nie wiem, czy nie za ambitnie. Nie słuchasz moich poleceń. Przyjrzyj się tej szkole. Dobrze, tato. Już nigdy, powtarzam, nigdy nie przestąpisz jej progów. Tato, ale... Bez ochroniarza. Będzie cię codziennie przywoził i odwoził. Natalie zgodziła się ułożyć nowy plan. Nie wolno ci zaniedbywać muzyki, chińskiego, szermierki ani sesji zdjęciowych. Dziękuję, Natalie. Dziękuję, tato. Stój, zaczekaj. A chyba pomyliłeś się ławki? No już, przesiadać się. Zło zawsze zatriumfuje, jeśli dobrze ludzie będą siedzieć z założonymi rękami. A co to niby ma znaczyć? To znaczy, że mam serdecznie dość twojego rządzenia się, tak jak wszyscy w klasie. Zabieraj ten swój zadarty nos i śmiało, sama się przesiądź. Nieźle, siostro. Chcesz zdobyć nowych znajomych, nie? Pogadaj z Marinette o tej akcji z gumą do rzucia. Ale co mam jej powiedzieć? Po prostu bądź sobą! Hej. Chcę, żebyś wiedziała, że wtedy próbowałem odkleić tę gumę do rzucia. Przysięgam. Wcześniej nie chodziłem do szkoły. Nie mam żadnych przyjaciół. To wszystko jest dla mnie nowe. A.
No to do jutra. Aha, no to do ju... do ju... Wow, od kiedy ja się jąkam? Hej, chyba wiem, skąd ci się to wzięło. Pierwszy dzień w szkole, a nasz Adrien już ma dziewczynę. Myśl, co chcesz, to tylko przyjaciółka. Przyjaciółka. Doskonały wybór, mistrzu. Ci dwoje są sobie przeznaczeni.